Witajcie kochani Monia z tej strony. To co, zrobimy sobie dzisiaj inspiratorek. Zobaczymy czego potrzebujemy. Czego taka, czego, w sensie czego potrzebuje nasza dusza. Nasza dusza potrzebuje nas, żebyśmy się oh, przebudzili do swojej zajebistości. Dobra, tu jest twoja energia. Tutaj są karty Tarota i tutaj mamy... Trzy złote myśli. No to zaczniemy najpierw od Ciebie. Może która dziedzina potrzebuje dodatkowej motywacji albo inspiracji? O, proszę bardzo, mamy trzecią czakrę. I Ty wiesz, co z tą trzecią czakrą? To jest czakra, która mówi o pewności siebie, postrzeganiu siebie, zauważaniu swojej rzeczywistej wartości, nieumniejszaniu. I dążeniu do celu, rozumiesz? I robieniu rzeczy, o robieniu rzeczy, podejmowaniu te, tego kroku, nie tylko siedzenie i myślenie. To jest właśnie karta o tym. No, może jest coś, gdzie potrzebujesz po prostu, kochanie, usłyszeć, że tak, zrób to. Co ci, co ci, co ci przeszkadza? Lenistwo, może? Brak chęci, może? Ale, czy wtedy to jest coś, co naprawdę chcesz robić? Bo, jeśli tylko na przykład to, że ci się nie chce, jest jedyną przeszkodą, to spokojnie możesz to wypracować w swojej głowie. Możesz sobie powtarzać, powtarzać że ci się chce. <grym> że ci się chce. I zobaczyć, jak to wypali. Ale, wiesz, co to jest karta? Co to jest za karta, kochanie? To jest właśnie takie. Wiem, że mogę i wiem, że jestem w stanie, a może w ostatnim czasie, na przykład, coś nie do końca szło mi tak, jak bym chciała. Wiesz o co chodzi? I człowiek potrafi się tak szybko dać wplątać w tą spiralę różnych takich nieprzychylnych wobec siebie myśli, na przykład, co nie? Dobra. To. Dobra, to teraz weźmy karty Tarota, zobaczmy. O. Pięć kielichów, rak ryby, skorpion woda. I to jest dokładnie skupianie się na negatywach. To nawet nie jest to, że ty robisz, kochanie, coś źle, to jest, bo ty możesz robić rzeczy świetnie, tylko ty z jakiegoś powodu podejmujesz decyzję, żeby wybierać te negatywne rzeczy ze swojej codzienności i nad nimi ubolewać. I pamiętaj, pamiętaj, Nunia, to jest dla nas wszystkich, bo to się tyczy nas wszystkich to jest wybór. Myślenie pozytywne, myślenie negatywne to jest wybór. Ktoś może powiedzieć: No słuchaj, ale ja nie mam nad tym kontroli. I to jest tylko program Twojego umysłu, bo Ty masz kontrolę nad swoim umysłem. Ty masz nad nim kontrolę. A jak ci się po prostu nie chce, to zaakceptuj, że ci się po prostu nie chce i poczekaj, aż ci się zachce. No bez spiny, no kurde, no bo co? <laughs> o nic tu nie walczymy. Dobra, co jeszcze? Proszę bardzo. Mamy Pazia Kielichów emocje, uczucia, intuicja. Wszystko się w tej sferze generalnie dzieje. Czyli gdzieś tam może troszeczkę takiej być blokady, jeśli chodzi o emocje, Jeśli chodzi o odczucia, wobec siebie samej, wobec siebie samego. No. Dobra co jeszcze? O, no i, i tą kartę chciałam zobaczyć, <gry> i cieszę się, że ją widzę. No, i tu się, kochani, spotykamy: no, i tutaj widzę Ciebie. Tego, którego się zebrał, tą, którą się wzięła, zauważyła to, że może, że umie, że wszystko jest w zasięgu jej ręki, że jest w stanie zrobić wszystko, bo ta blokada taka wewnętrzna, że: o, nie wiem, czy dam radę. Zagubię się w tym temacie, czy spróbuj. Po prostu spróbuj. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz i tylko będziesz, wiesz, wymyślać. I to jest właśnie karta, która mówi o tym. Masz wszystko, co na ten moment potrzebujesz, żeby zacząć, żeby ruszyć z tematem, i nieważne, co to jest za temat. <grym> tak właśnie. No i proszę bardzo. I ty się nie bój, że ci się nie uda, bo ty nie jesteś ta osoba, której się nie udaje. Ty jesteś ta osoba, której się udaje i ona sobie to wypracowywuje albo wypracowuje, tego nie wiem. <ścoughs> Wiesz, o co chodzi. Bo 9 monet to jest ze znaków zodiaku koziorożyc Panna, Byk. I 9 monet, kochanie, to jest ktoś, kto sobie zawsze poradzi, ktoś, kto Świetnie sobie radzi. Ktoś, kto ma sytuację pod kontrolą, jest niesamowicie atrakcyjny, zadbany, docenia siebie na zewnątrz i wewnątrz. I to jesteś ty. To jesteś ty. Ty jesteś ta piękna panica z tej karty, widzisz? Może też masz takiego długiego wargocza. Jak kiedyś miałam, ale ścięłam w tamtym roku. Mhm. Ścięłam, ścięłam. Dobra, to teraz odsłańmy tutaj nasze złote myśli. Proszę bardzo, mamy mądrość. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś mądra ponad swoje lata? Teraz jest czas, aby zwrócić się do swojej wewnętrznej mądrości i tam znajdziesz pomoc i odpowiedź na. Wszystko, co cię czeka, i wszystko, co się wokół ciebie dzieje, to jest kochanie wewnątrz. To nie tak, że to jest gdzieś na zewnątrz, to musi przyjść jakiś człowiek, jakiś błodziec, jakieś coś. Nie. Może po prostu potrzebujesz takiego wyciszenia. Posiedzieć w swoich myślach albo przy jakichś takich bardzo, bardzo przyjemnych dźwiękach, kto co woli, i tak zanurzyć się w sobie, po prostu w sobie. Skupić się na oddechu i pozwolić płynąć temu wszystkiemu. Ja to też mówię do siebie, bo ja dokładnie jestem w tym samym momencie, że niby mam dużo pomysłów, a z drugiej strony to dzisiaj rano też już próbowałam zrobić nagranie i mi nie wyszło, jeszcze mi się kamera wyłączyła i mam takie to jest, to nie ma przypadków. Uff, także to też jest do mnie, to też jest do mnie. No. I tak człowiek czeka. Ale na co ty czekasz? Ty chciałbyś to zrobić, chciałbyś tamto zrobić. Tu masz jakiś plan, tam masz jakiś plan i siedzisz. I sprzątasz, żeby nie wyszło, że nic nie robisz. Ha. Dobra. O. Lady, jak imię mojej, mojej kotki, tak ją nazwałam, bo jest jedyną kotką w czterokotnym rodzeństwie. Same, same penisy, słuchajcie. Zobacz. Ciesz się swoim wzrostem i zbieraj nagrodę. O, i tu już jakieś pocieszenie. Słuchaj, bo może to jest ten moment, kiedy ty właśnie jesteś na takim etapie odpoczynku po zwiększonym wzroście. Kiedyś właśnie oglądałam taki dokument o tym, że dzieci i w ogóle przyroda rozwija się. Nie cały czas, tylko w takich skokach rozwojowych, a to chyba było najbardziej na dzieciach pokazane, że są skoki rozwojowe, że dziecko masz wrażenie, że wygląda tak samo, budzisz się na drugi dzień i ono jest jakieś takie większe. I tak samo ostatnio mam z moimi kotami. Tak się budzę, patrzę na nie, kiedy wy urosłyście, tak. No. I to jest, może to słuchaj, kochanie, może nie ma co sobie wyrzucać, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić, bo może właśnie potrzebujesz tej pauzy, tego odpoczynku. Po prostu kontroluj, czy tego nie przedłużasz i czy to się nie zamienia w prokrastynację. To jest tak proste, bo Ty tutaj jesteś szefem. Ty musisz mieć po prostu dobry plan na siebie. A masz, bo jesteś sobą. Idzie ci świetnie, gratulacje. <grafię> Mi też. Dobra. Zobacz. Wybieram, aby uczyć się przez miłość i to raczej nie uczyć się. To uczyć się, uczyć się, uczyć się. Co my jesteśmy nie no, żartuję chodzi mi o to, że to wszystko jest w nas my mamy tą swoją taką piękną, nieskończoną, kreatywną cząstkę dzięki której tworzymy nowe rzeczy nowe światy, nowe życia i to jest w nas wszystko ta każda rzecz, za którą my tęsknimy której pozornie nam brakuje, ona jest w nas tylko trzeba się do niej Przebudzić, a jak się do tego przebudzić? Doświadczając, zamienię właśnie słowo uczyć się na doświadczać, doświadczając przez miłość, przez akceptację, przez spokój, nie denerwować się na to, co przynosi życie. Są takie małe rzeczy codziennego dnia, że potrafią człowieka doprowadzić po prostu. I to każdy takie coś ma, każdy coś takiego ma. Ja co rano wstaję, podłoga jest po prostu tak upierdzielona po tych czterech małych biegających kotach. I co wstawałam rano, to już miałam humor ze sobą mówię, no co za syf. Demolują po prostu wszystko. A z drugiej strony, czym ja się denerwuję? Przecież to są malutkie kotki, to są dzieci. Pójdą dalej, będę za nimi bardzo tęsknić, jak gdzieś znajdą nowe domy. Też to się waham. No ale co zostanę z pięcioma kotami? Nie wiem, nie wiem, co zrobić po prostu. Kończą 3 miesiące, 6 grudnia, 12 tygodni. Mm. No, dobra, no, to ja się tu nie żalę, bo mi się tu już matczyne żale włączają, słuchajcie. Kocham te kotki, bardzo. No. I Was też. <ścoughs> Kochani, no, wszystkiego dobrego. Nie przejmujmy się, no, nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się, jak mamy w życiu małą pauzę. Nawet ktoś by powiedział kilkudniową, a jedni tak ciężko pracują. Przyjdzie czas i na Ciebie, że będzie ten moment dla Ciebie i to miejsce, i ta rzecz, do której bez wahania cały się wrzucisz <laughs> i będziesz szczęśliwy. No, buziolki. Mua.